Dzień z Republiką, Aleksander Wierzejski, witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Moskwie. Na początek pan profesor Domański jest naszym gościem, witam bardzo serdecznie. Kreml, wczoraj była taka zapowiedź w agencji RIA Nowosti, miał przedstawić stanowisko Kremla. Nie doczekaliśmy się, tutaj również na naszej stacji mieliśmy studio specjalne, było oczekiwanie na wypowiedź Władimira Putina. Tej wypowiedzi nie ma, zdaje się, do dzisiaj. No i w ogóle widzimy taką sytuację, że Putin unika prasy w momencie, kiedy coś krytycznego dzieje się w Rosji. Tak było chociażby ostatnio w lipcu, w czasie tego tak zwanego buntu Prigożyna. Ja oczywiście znam jeszcze jednego polityka w Polsce, który też ma taką zasadę, że kiedy coś się dzieje, to go nie ma. Wielu jest takich polityków. George Bush w 2001 roku, kiedy był atak na dwie wieże, również zniknął na kilka dni. To mu nie zaszkodziło. Natomiast w przypadku Rosji, w przypadku Moskwy, no, to są dwa pytania, bo w tej chwili wszyscy pytani o to, kto to zrobił, to mówią, że trudno powiedzieć. No to trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania. W czyim interesie, czyli jaki był motyw? No i po drugie, chyba to, kto mógł to zrobić inny niż Putin, bo to się nasuwa, że w interesie Putina to mogło być, biorąc pod uwagę, że odbyły się wybory, Putin wygrał, potrzebuje wzmocnienia swojej władzy i nie ma prawie że lepszego sposobu niż wzmocnić to poczucie wspólnoty wśród Rosjan przez zagrożenie z czyjejś tam strony. To jest jeszcze do rozstrzygnięcia przez samego Putina. No to jest jedna interpretacja. A z drugiej strony, w czym interesie poza Putinem to było? No to trudno znowu jakoś tak od razu się zgodzić z tym, że to był ISIS, czyli ICIS, czyli organizacje terrorystyczne, Arabowie. No bo Moskwa jest odległa od Syrii, dajmy na to. Lepiej byłoby coś takiego zrobić w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest jedna interpretacja, ktoś z zewnątrz. No Ukraina się nasuwa jako coś oczywistego. Ukraina zaprzeczyła, co oczywiście nie jest żadnym jeszcze dowodem, ale niby po co mieliby to robić, to by ściągnęli na siebie jakieś odium organizacji czy państwa terrorystycznego, Ukraińcy w takim przypadku. Więc pozostaje jednak w dalszym ciągu Putin. Mimo wszystko. Putin, czyli Rosja, czyli inspiracja ze strony służb bezpieczeństwa czy rosyjskich. Pierwszą myślą wielu komentatorów było porównanie tego, co działo się wczoraj w Rosji, do serii tajemniczych wybuchów we wrześniu 1999 roku. Putin był wtedy szefem FSB i szykowany na premiera w grudniu tegoż roku został wybrany, wskazany na następcę prezydenta Jelcyna. I była taka akcja, która miała znowu skierować nienawiść Rosjan wobec Czeczenów i doprowadzić tam do krwawej łaźni. Albo jeszcze właśnie chce kogoś być może zaatakować. No, nie, być może nie na to, chociaż kto wie. Potraktować to jako taki casus belli, albo zapowiedź casus belli, czegoś takiego, no, że nie dziwcie się, jeżeli w końcu my się zdecydujemy, no bo co mamy robić? W stolicy takie rzeczy się zdarzają i pewnie kraje zachodnie coś tutaj chcą nas może sprowokować. No tego typu jak najbardziej interpretacja wchodzi w grę. Rosyjska armia, ogromna mobilizacja, ale widać, że nie idzie, bo Rosjanie chyba już się zorientowali, co ich czeka na Ukrainie, że lepiej pójść do więzienia i posiedzieć parę lat za unikanie służby wojskowej, niż rzeczywiście gdzieś tam w stepach Donbasu oddać życie. No prawdopodobnie, być może coś takiego, więc tego typu wszystkie czynniki chyba tutaj trzeba wziąć pod uwagę w każdym razie. Ale niezależnie od tego, jaka będzie deklaracja Moskwy, no jednak to do końca my się nie dowiemy, prawda, to znaczy w 100%, kto to zrobił. Ale w dalszym ciągu ja bym był tutaj raczej opowiadał. To jest ciekawa analogia, prawda? Bo tutaj minął już cały dzień, my dalej nie wiemy. FSB łapie jakichś Tadżyków, mówi, że to oni, że ale oficjalnego stanowiska Kremla nie ma. No tymczasem 10 kwietnia już niedługo kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Praktycznie od razu mediom była podana wersja, która utrzymywana jest, to potem była obalona przez Komisję Antoniego Macierewicza, ale teraz znowu polskie państwo przyjęło tą wersję moskiewską wydarzeń tej katastrofy smoleńskiej. No w przypadku Rosji, w przypadku tego ataku dochodzi jeszcze to, że ta informacja, że Amerykanie o tym wiedzieli, poinformowali Putina czy też
władze rosyjskie, a ci nie zareagowali. No to znowu to raczej te wszystkie ewentualne zarzuty Moskwy wobec jakichś terrorystów czy wobec sił zachodnich to jakby schodzą na drugi plan, stają się bardziej ryzykowne do wysunięcia. Przechodzimy na skalę, czy na stronę krajową. Przed nami wybory samorządowe już za 2 tygodnie, tydzień po świętach. A wszyscy starali się, zwłaszcza opozycja, podsumowywać 100 dni Donalda Tuska, 100 konkretów. No, okazało się, że niewiele z tego wyszło. Sam Donald Tusk twierdzi, że działa. Jak pan widzi, czy Donald Tusk rzeczywiście sam na siebie zostawił pułapkę, ogłaszając te 100 konkretów, czy też fakt, że w sumie dość oczywisty, nie dotrzyma żadnych obietnic, tak naprawdę nie robi mu szkody w jego elektoracie? Raczej to drugie. W jego elektoracie to na pewno wśród tych 30%, powiedzmy, no może poniżej lekko 27-28%, 30% tyle głosowało na Platformę Obywatelską. Tak, raczej to nie zaszkodzi jego wiarygodności, ponieważ chodziło o to, żeby wrócił i żeby doprowadził do upadku rządów Prawa i Sprawiedliwości i to zrealizował, więc w gruncie rzeczy to, co mówił, no to w świetle obecnych interpretacji czy prób usprawiedliwienia się, no wskazuje na to, że to nie miało żadnego znaczenia, co mówił, a poza tym żaden rząd nie jest w stanie wywiązać się w 100% ze 100, dajmy na to, czy 200 obietnic, więc czemu się tutaj dziwić? No tego typu chyba informacja czy interpretacja przenika do świadomości społecznej i może oddziaływać, no czego chcecie od tego człowieka, a to, że on zdawał sobie sprawę, ja sądzę, że tak, no przecież te wszystkie jego wystąpienia na to wskazywały, on był zdolny, skłonny do powiedzenia czegokolwiek, do czego byłby przekonany, że zadziała, no być może w jakimś stopniu to zadziałało. No, była taka sytuacja, kiedy celowo przelicytowywał o 100%, jak PiS prowadził kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych, to Platforma zapowiedziała 60, mogli równie dobrze powiedzieć 600, co za różnica. Czy widać jakieś zmęczenie tą koalicją po 100 latach, po 100 dniach rządu? Widać, ale trzeba odczekać. Mam tutaj na myśli wyniki tych dwóch sondaży, z których by wynikało, że Prawo i Sprawiedliwość wróciło na pierwszą pozycję, jeżeli chodzi o ranking poparcia politycznego. Trzeba by pewnie jeszcze poczekać na kolejne, ale coś takiego nie mogło być. Raczej jest małe prawdopodobieństwo, żeby to był wynik przypadkowy. Z wyjątkiem oczywiście wyników CBOS-u comiesięcznych, w którym zawsze większość elektoratu, więcej elektoratu głosuje na partię rządzącą, więc tutaj przewagę w dalszym ciągu Platforma utrzymuje 29-24, ale tego bym nie brał pod uwagę. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, tych dziwnych wyników CBOS-u. Ja sam brałem udział w analizach, które miały wyjaśnić tego typu odchylenia od wyników pozostałych ośrodków robiących te badania i CBOS zawsze odbiega od normy. Więc to jest pierwsza oznaka taka. No, jeżeli założymy, że to nie jest wynik przypadkowy, to może mamy do czynienia z jakimś efektem rozczarowania czy zawodu, takich pierwszych oznak. Wiadomo było, że ta koalicja nie będzie stabilna, że może się rozpaść. No, przeciwnicy Platformy na to liczyli od samego początku. Że podstawą tego rozczarowania może być to, że trudno będzie do głosu uzgodnić tym poszczególnym składnikom tej koalicji jakąkolwiek politykę i przeprowadzić. Więc to tego typu rozczarowanie mogło tutaj zadziałać, więc coś takiego mamy, mimo że właściwie politycy, liderzy tych dwóch partii pozostałych, czyli Trzeciej Drogi i Lewicy w szczególności, stale podkreślają, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Rozbieżności widać, są oczywiste, wiadomo było, że będą, stosunek do aborcji na przykład, ale w dalszym ciągu pozostaniemy w tej koalicji, więc... Więc sprawa nie jest jeszcze jakby, nie doszła do takiego punktu, że można byłoby już mówić z dużym prawdopodobieństwem, że coraz bardziej to będzie tendencja spadkowa. No jednak mamy na przykład sytuację, w której Lewica chce wymusić uznanie czy powrót do kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku na członkach koalicji, na Trzeciej Drodze. I czy to jest jakiś element konfliktu między
tymi partiami, czy też po prostu strategia przedwyborcza, żeby te trzy ugrupowania się między sobą różniły? No jedno nie wyklucza drugiego. Na pewno jest to element wręcz ideologii, światopoglądu lewicy. Przynajmniej tej części, która się wywodzi z Wiosny, no bo nie z SLD prawdopodobnie, to jest elektorat raczej konserwatywny z tego, co wiemy, bardziej. Natomiast, a więc z jednej strony jest to element tej ideologii, od której lewica nie ustąpi, no z drugiej strony jest to jednak coś takiego bardzo znamiennego, coś takiego, które będzie trwało do końca, ten stosunek do aborcji, do przeprowadzenia takiej ustawy bardziej radykalnej, które zezwala na aborcję. Od tego lewica nie ustąpi, ale ja nie sądzę, żeby to był jakiś powód do wyjścia lewicy z tej koalicji. To lewica, a nie trzecia droga chce zostać za wszelką cenę, bo się boi prawdopodobnie, że wtedy jeszcze bardziej straci. Aborcja tak, stosunek do kościoła na pewno, to jest kolejna rzecz. Kwestie wyznaniowe, jeżeli chodzi o religijność Polaków, jeżeli chodzi o relacje między lewicą a PSL-em tutaj głównie, prawda, to będą takie czynniki. A to jest ciekawe pytanie, to jest ciekawe zagadnienie, bo mamy panią Nowacką, która oświadcza na przykład, że nie będą finansowane jakieś szkoły katolickie, że religia chrześcijańska w tej wersji rzymskokatolickiej będzie, no, można z tego wywnioskować, dyskryminowana, ponieważ mamy ten program piłowania katolików, czy opiłowywania katolików, a równocześnie w tej samej koalicji jest PSL i Trzecia Droga, która no nie szła pod takim antyklerykalnym, progresywnym sztandarem do wyborów. Bo w ogóle Trzecia Droga nie szła pod sztandarem. Mało kto chyba w Polsce oczekiwał, no tutaj zaryzykuję, że nastąpi, że taka koalicja powstanie. W końcu wszystko się zadecydowało w ciągu ostatnich 5 dni i ten wynik Trzeciej Drogi tutaj zadecydował, to po pierwsze. Jeżeli natomiast chodzi o panią minister edukacji, no to ona przecież jest z lewicy. Ona przeszła z SLD do Platformy Obywatelskiej, więc czemu się tutaj dziwić? Aleksander Kwaśniewski też był w lewicy i jechał z papieżem w Papa Mobile, Leszek Miller, no cała masa lewicowych komunistów z krwi i kości kłaniała się przed kościołem, kilka, a teraz... Kilka innych nazwisk można by dodać, europosłów obecnie. Reprezentują Polskę w takiej organizacji, można powiedzieć, instytucji demokratycznej, jaką jest Unia Europejska, która była zaprzeczeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Prawda? RWPG, przepraszam, RWPG. Więc wiele tego typu paradoksów się utrzymuje po 34-35 latach od zmiany ustroju. Także tutaj się nie ma co dziwić. Ja sądzę, że no właśnie to wyjaśnia nam powody, dla których lewica za wszelką cenę się chce utrzymać przy Platformie Obywatelskiej. A Platforma Obywatelska lekko przejęła ten elektorat lewicy. Lekko w sensie łatwo im to poszło, czy niewielką część? Niewielką część, w sensie odsetka lewicy, ale mimo wszystko w końcu Platforma Obywatelska, przynajmniej w 2001 roku, kiedy powstawała, to powstała między innymi pod hasłem wyeliminowanie SLD ze sceny, razem z PiS-em, rzecz jasna, pamiętajmy o tym, i mieli stworzyć koalicję nazywaną PO-PiS-em. Pamiętajmy o tym, jak to się zmieniło, prawda? To zanim przejdziemy, bo polaryzacja i zmiana wektorów politycznych to jest bardzo dobry temat. Może na koniec tej rozmowy jeszcze chciałem pana zapytać o wpływ na notowania przede wszystkim Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, tych protestów rolniczych, które są chyba jednym z takich najbardziej widocznych wydarzeń społecznych ostatnich miesięcy. Ja myślę, że to obciąża nie tylko pana Kosiniaka-Kamysza, chociaż jego chyba najbardziej, w końcu to jest PSL, partia, która ma reprezentować interesy rolników. Hołowni jeszcze mniej, bo nie jest utożsamiany z PSL-em, żeby nie wiem, co mówił, ale myślę, że obciąża przede wszystkim rząd, obciąża Donalda Tuska. Tutaj Donald Tusk rzeczywiście znika ze sceny politycznej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby on mógł z rolnikami rozmawiać. Na pewno będzie to element, który w jakiś sposób zadziała, jeżeli chodzi o te wybory samorządowe. Zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wyborami wójtów w szczególności, ale chyba burmistrzów w tych małych miastach. To będzie brane pod uwagę. W końcu miało to miejsce w całej Polsce, a nie tylko w Warszawie. To będzie taki pierwszy czynnik, który jednak pokazuje, że ten rząd sobie nie radzi. Między innymi dlatego, że jest koalicją, sojuszem partii, które realizują rozmowy
rozmaite interesy, a interes rolników tutaj jakby, co Platformę Obywatelską w pierwszym rzędzie może obchodzić interes rolników? Oni tego nie rozumieją. Doszło do takich rozmów, kiedy przyjeżdżali przedstawiciele rządu do rolników i mówili im, słuchajcie, no dlaczego blokujecie nasze ulice, przecież sprawa rozstrzyga się w Brukseli, jedźcie tam i tam protestujcie. I rzeczywiście do czegoś takiego pewnie doszło. Mamy informację, że Donald Tusk na przykład był teraz w był szczyt Unii Europejskiej poświęcony między innymi sprawom rolników. No i Donald Tusk po tym szczycie konferencji prasowej nie przeprowadził. Nie wiemy, jaki był efekt. Pani Szymańska-Borginią, to jest korespondentka RMF-u i zresztą inne media też mówią, że tej polskie stanowisko, stanowisko polskich rolników, tak, wspiera między innymi Francja, która na przykład domaga się, by te parytety eksportowe do Unii Europejskiej nie było oparte, tak jak słyszeliśmy w tym tygodniu, na latach 2022-2023, a 2021, bo 2022 to już było otwarcie rynków europejskich i tu się wlało wszystko, co mogło się z Ukrainy wlać. No, Francja była zawsze promotorem wspólnej polityki rolnej. Ona zawsze naciskała na realizację tej polityki w WG już, nie tylko w ramach Unii Europejskiej. Natomiast ja myślę, że Donald Tusk zdaje sobie sprawę, w końcu zna się na Unii Europejskiej, z perspektyw, jeżeli chodzi o rolnikom. Rolnikom tutaj nie chodzi w gruncie rzeczy, no nie tylko chodzi o to, żeby wprowadzić te bariery ochronne, jeżeli chodzi o import zboża z Ukrainy, czy przepływu tego zboża przez Polskę. I nie tylko chodzi o jakby zastopowanie tych niektórych punktów tego europejskiego Zielonego Ładu, ale chodzi również o perspektywę. Ta polityka Unii Europejskiej zmierza jednak do tego, żeby rolników jakby nie tyle osłabić, co wyeliminować. A tak na sam koniec, bo mieliśmy sytuację, kiedy to Polska, Węgry, Polska organizowała tutaj grupę wyszehradzką do walki o własne interesy. Teraz się okazuje, że przeciwko Niemcom głosują Francuzi. To jest jakaś nowa jakość w Unii Europejskiej. No tak. Razem z nami, tak? Że jest ten polsko-francuski duet. Wyjaśnić to jest na pierwszy rzut oka trudno. Ta polityka rolna to jest jeden z aspektów. Na pewno są również inne. Zobaczymy. Będziemy to na pewno obserwować. Profesor Henryk Domański. Bardzo pięknie dziękuję panie profesorze za udział w naszym programie. A my, proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Zostańcie z nami.